To pierwszy w pełni elektryczny samochód ze stajni Porsche. Najtańszy Taycan kosztuje 450 tysięcy złotych, ale ten ze znaczkiem Turbo S jest prawie dwa razy droższy. A co byś chciał za darmo? Ten cud techniki musi kosztować. Do setki rozpędza się w 2,8 sekundy. Nic więc dziwnego, że system kontroli trakcji reaguje 10 razy szybciej niż w zwykłym samochodzie z silnikiem spalinowym. To tak jakby zestawić ze sobą wróbla i kolibrat. A ten najmniejszy ptak na świecie macha skrzydłami trochę szybciej niż inne. Jego reakcja też jest o wiele szybsza. Wróbel może i jest wolniejszy, ale za to dłużej żyje. Tak jak bateria w Taycanie. I trzeba przyznać, jest najładniejszym elektrykiem na rynku. Problem jest taki, że ja nie lubię elektryków. Bardzo długo się ładują, mają ograniczony zasięg. Trzeba planować podróż. Osiągi ma rewelacyjne. Jest mega wygodny. A poza tym mam taką propozycję. Pojedźmy sobie w trasę do Bydgoszczy i jeśli ten samochód sprawdzi się w trasie, to przyznasz mi rację. Może coś pójść nie tak? Wszystko się może zdarzyć. Gdzie jest miejsce na kluczyk? W kieszeni. To jest skrzynia biegów? Skrzynia biegów. Dobra, czyli jak w każdym Porsche włącza się tu przyciskiem. Nawet jest włączony już chyba. A, bo go nie słychać. Jadę, panie, jaki mamy zasięg? 319 km. Do Bydgoszczy jest 310 w linii prostej autostradą A2, a potem A1. Na range'u nie pojedziemy szybciej niż 110 km na godzinę. Jadę 55 na godzinę, za autobusem. Taka super fura, za super kasę, wymiana przez Renault Kangoo. Fiat Croma. Na blabecie jedziemy w Mini Morris, nie wytrzymam. Rower. O kurde. To jest dopiero początek. Wskaźniki poziomu naładowania baterii z każdym kolejnym kilometrem malały. Na przykład w Bydgoszczy do tego miejsca, gdzie jedziemy, jest ładowarka... Przepraszam, nie słucham cię. Boję się. Cały czas tutaj spada. Ile było, jak wyjeżdżaliśmy? 319, teraz jest 311. Przejechaliśmy dopiero 2 km lub 3. No, mówiłam ci. Nie mów do mnie teraz. Nasza prędkość przelotowa w trybie range, czyli tak zwanego dalekiego zasięgu, to 110 km na godzinę. Miałam tylko jedną wątpliwość. Wystarczy nam dnia, żeby wrócić do domu. Dzięki takiej prędkości miałem pewność, że bez doładowania dojedziemy do celu. No teraz chciałbym wyprzedzić kolejny raz ciężarówkę. O, jedna, druga, trzecia, czwarta ciężarówka. Wyprzedzamy. Pełna moc, 110 na godzinę. Jedziemy. Zasięg spada, kilometrów do celu ubywa. Sus, konsusu, doni malirin, ulanimin. A nam się nudzi. To znaczy, jemu się nudzi, bo ja odsypiam. Przepraszam. In the beginning. Co? In the beginning. Oj, to będzie długa jazda. Taycan to komfortowy apartament z widokiem na chmury. To ja może przetłumaczę. Ma cztery wygodne fotele skórzane w kolorze wiśniowym. Nad głową szklany panoramiczny dach. Stały dodajmy. Są jeszcze twoje ulubione multimedia. Ekran ma ponad 16,8 cala, jest zakrzywiony. W opcjach dodatkowych możesz mieć ich nawet 4. Ten umieszczony pośrodku deski rozdzielczej też jest dotykowy. To cudeńko na czterech kołach z baterią pod spodem. Bardzo nisko osadzoną. I to się czuje, jak się wsiada do samochodu. No i słuchajcie, ma 625 koni mechanicznych. Przy launch control ma 761 koni mechanicznych. Oraz dwa silniki synchroniczne z magnesami trwałymi i system rekuperacji, który odzyskuje 90% energii przy hamowaniu. Wrzućmy do tego jeszcze kurtyny powietrzne i adaptacyjne zawieszenie. I jeszcze może skrętną tylną oś. Za 1 kilometr zjedź w prawo w kierunku Ciechocinek. Mogę się tam zostawić. Dobra, jedź, mój kierowco. 1% baterii, zasięg 5 kilometrów, a na miejsce mamy... Ty jesteś nieodpowiedzialny, człowieku, no jak można tak zrobić? 0% baterii? Czy 0 znaczy 0? 2 kilometry, masakra. A ty masz jeszcze pod... wentylujesz sobie fotel? No chłopie, no! A kto ładował telefon całą drogę? Czekaj, w razie czego ja mam takie mięśnie, zobacz.
Ups. O kurwa. Tak? Że nie mamy już... Już niedaleko! Jest! A, jest tam! Jesteś w Bydgoszczy? Elektryk nam się, że tak powiem, wykończył, nie? No w dupie jesteśmy, no! Ej, coś jedzie! Z opresji wyciągnęli nas Robert i Rafał. Chłopaki, pomóżcie! Razem mają jakieś 60 lat, ale to silne chłopaki z Bydgoszczy. W nagrodę sprawdzili, co Taycan potrafi na starym pasie startowym. W trybie to zjedzie tak, wiesz, właśnie jak pociąg, a na supersporcie jak rakieta kosmiczna. Gniata grubo, nie? Polecam, jak ktoś ma wolny milion. Jak jest zasięgiem, bo to ciekawe. Do miasta nie dojedziemy. Jak to nie dojedziemy do miasta? Znaczy, my dojedziemy, z wami będzie gorzej. Ile było zasięgu? 138 km, jak wyjeżdżali po raz pierwszy. A jest? 76. I zrobiliście to wy? Ile minut? 3. 3 minuty, 70 km. Super. A my znowu musieliśmy się ładować. Co? I nie był to ostatni raz tej nocy. Widzisz co? Właśnie dlatego nie lubię elektryków. Że nie umiesz umiejętnie posługiwać się mocą? Nie, bo się po prostu rozładowują, nie? Panowie. Zgadza się. Wszyscy kiwają głową. No dobra, a umiesz liczyć? No bo jakbyś policzył dobrze, to byś nie jechał 140, tylko byś zwolnił do 110 i wtedy mielibyśmy szansę dojechania, a nie pchania. Wyjeżdżamy z Bydgoszczy. Czas operacyjny... 21:30. Dlaczego tak późno, Dagmara? Przesładowane. Przez to, że trzeba było się naładować. Przecież to jest proste. A nie mogliśmy pojechać normalnie jak człowiek na stację i zatankować w 5 minut? Nie. Elektromobilność jest jak najbardziej na tak, tylko że potrzebujemy czasu na to, żeby nie tracić czasu na ładowanie. Bo to jest moim zdaniem jedyna wada tego samochodu. Nie będziemy wracać A1 i A2, tylko wracamy drogą krajową numer 10, bo ta droga jest krótsza i jest tam tylko jedna ładowarka i sama jestem ciekawa, czy damy sobie radę. Teraz jedziemy na trybie normalnym. Nie dojechaliśmy do Warszawy, jesteśmy w Łomiankach, a tam za naszymi plecami te palące się światła to jest ładujący się Taycan. Długo trwa to ładowanie w Taycanie. Nie chcę ci przypominać, jak kto tak piał z zachwytu, jak wyjeżdżaliśmy rano wczoraj z Warszawy. Właśnie wczoraj, bo jest grubo po północy chyba, nie? No. Drogo, po 50 zł to kosztuje za każdych 100 km. Czyli 300, jak dobrą furą. Z silnikiem spalinowym. Wybraliśmy nie ten samochód do nie tego zadania. Powinien być tutaj samochód z silnikiem spalinowym, który zatankujemy w 5 minut i dojedziemy gdzie chcemy. Gdyby ktoś się uparł, to dojechać 300 km dalej może. Da się zrobić? Da się zrobić. Co prawda trzeba mieć dużo czasu, ale da się zrobić. Dobra, ja tego czasu nie mam. Przepraszam wszystkich, których dzisiaj w ciągu dnia zawiodłem. Ja muszę jechać do domu. Dobra, to ja jeszcze opowiem o zaletach tego samochodu. Jest bardzo wygodny, świetnie się prowadzi, super trzyma się drogi. Jeden jest minus, który ja znalazłam. Nie ma dźwięku, który tak kocham w silnikach spalinowych. Ja uważam, że elektryki są przyszłością. Koniec, kropka. To mówiłam ja. Tak, Mara Kowalska.